Witam serdecznie, ja jestem Kairos, a to jest drugi odcinek z Zewu Ognia, czyli naszej super modyfikacji w ramach gotikowego maratoniku. Mam nadzieję, że uda nam się to teraz skończyć na tym strumyku, będzie się działo, bo troszeczkę, powiedzmy, zapowiedź była tego przedsmaku takiego drobnego, co może się teraz wydarzyć w tym epizodzie. Słuchajcie, jestem na plaży, zacząłem nagrywać ten odcinek, po 5 minutach sobie zdałem sprawę, że nie włączyłem nagrywania, brawo ja. Audio leciało w tle, jednakże obraz kompletnie nie leciał i ten jaszczur za chwilę mnie zamorduje, jeżeli tak dalej się to skończy. Przynajmniej mam długi miecz. Mój Boże, ale to jest niemiły początek odcinka. Kairos kaleczy w Gotika po raz kolejny. Chciałem jedynie powiedzieć, że ukradłem posążek Inosa, który tam był. W takim, powiedzmy, tej sypialni, małym skarbcu, coś koło tego, więc to jest jedyna ambitna kwestia, jakiej się podjąłem w międzyczasie. No i pozabijanie paru potworków, razem z dostawaniem się do tego kapitana Markusa całego. I byłbym bardzo pocieszony, gdyby krytyki wchodziły, kiedy bije tego jaszczura. Bo jednak te 29% szans na trafienie krytyczne jest bardzo niemiłe. Szczególnie, że jaszczur wydaje się tutaj być jednym z najbardziej zaawansowanych przeciwników, jakie chyba można tutaj spotkać w tej modyfikacji. Obawiam się też, że twórcy to są takie śmieszki, które w ogóle nie dają możliwości podbicia sobie właśnie walki bronią jednoręczną chociażby. Ale byłoby całkiem miło z ich strony, gdyby jednak takowa się pojawiła. Dobra, jest tam topielec. On powinien być prostszy od jaszczura, taką mam nadzieję. Może zrobimy tak, że go przyszpilę do ściany. O, dobra, tutaj krytyk potrafił wejść. No nie no, za chwilę mnie topielec jeszcze ubije, jak tak dalej pójdzie. Nie można przeciwnika zlekceważyć jednak. No cholera bycie, za dużo punktów zamiast straciłem. Jeszcze raz, jeszcze raz. Trzeba to zrobić na spokojnie, co nie, nikt nam się nie spieszy. Walczymy z potworami, świetnie, mogę sobie głupoty pogadać w międzyczasie. Jeszcze, no nie no, o co chodzi, jeszcze ten kartoszu się tutaj zainteresował. Czy jest coś, co mogę zrobić, żeby go jakoś inaczej ubić? Nie mam żadnego zaklęcia. Dobra, będę go musiał przyszpilić do ściany. A, początek odcinka i początek kaleczenia w Gotika. No cóż, co mogę powiedzieć? Boże, jak ja tej gry nie lubię. To są takie mety. Dobra, zabity, udało się, świetnie. Nie, dobra. Albo tak. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Pogubiłem się z tym wszystkim. Mam za dużo punktów zdrowia w sumie, a mikstury się bardzo przydadzą. Właśnie się skończyły i to jest bardzo niemiłe. Chciałem też powiedzieć, że był całkiem fajny odzew pod poprzednim odcinkiem, więc mam nadzieję, że taki pozostanie już do końca z waszej strony. Nawet niespełna 20 godzin minęło od publikacji poprzedniego odcinka. 1000 wyświetleń jednak wleciało, co jest dla mnie całkiem miłym, przyjemnym wynikiem. Więc mówię, naprawdę liczę, że coś tam po sobie znowu zostawicie jak poprzednim razem. Tyle na ten temat. I już tej kwestii nie męczę, już tej kwestii nie męczę. Gra się nagrywa, na pewno nagrywa. Dobra, kapitanie Morganie, proszę nie męczyć zwierzątek, tylko porozmawiać ze mną, tyle proszę. Tyle na ten temat. Nie, ty jesteś strażnikiem miejskim. Gdzie jest kapitan? Chwila. Dobra, siema Morgan. Hej, co tu robisz? To niebezpieczne miejsce dla podróżników. Czy to ty jesteś kapitan Morgan? Tak, wiem, tukam się w tle. Zostawmy ich samych. Tak, to ja. I co w związku z tym? Przybywam tu z polecenia gubernatora. Miałem sprawdzić, czy wszystko z wami w porządku. Powiedz mi, dlaczego Farze wysłał akurat ciebie? Chcę dołączyć do straży miejskiej. Rozumiem, a więc śmiało możesz mu zameldować, że mamy kłopoty. Co się stało? Piraci zagościli na naszej wyspie. Nie wiem, jakie mają zamiary, ale nie leżą one w naszym interesie. Co proponujesz? Zaatakować ich i skończyć sprawę. Umiesz walczyć? Dasz sobie radę? O nie, to jest, widzę tutaj, jest taki ciekawy zabieg zastosowany. Jest opcja, żeby się pozbyć piratów. Świetnie, lubię takie podejście, weź ten miecz. Chłopaki, wyruszamy skopać parę tyłków. Dobra, idziemy. Aha, czyli to już z całą grupą podwyższonego ryzyka biegniemy. Razem dostałem lepszy miecz, który już mi robi wojownika. Aha, na pewno idziecie? Aha, dobra, oni idą. Wiecie co? Wiecie co? Ja tutaj mam takiego myka pewnego ogarniętego, bo wiem, że w tej grze można zdobyć, uwaga, uwaga, coś takiego jak... Tu, pancerz pirata. Tam są piraci i mnie zastanawia to, czy jeżeli
z jakim pancerzem się tam do nich przeszedł, czy z piratami ewentualnie pojawiłyby się jakieś nowe opcje dialogowe, czy coś w tym rodzaju, i dlaczego ten jaszczur lewituje, nie wiem, wolę nie wiedzieć. Także chyba jednak zanim tam pójdę, wolałbym sobie zdobyć ten pancerz. A tego też, tutaj chyba się połaszę na drobne cięcie, zanim też nie wrócę, wiecie, do góry. Chociaż jeszcze się wolę tutaj rozejrzeć za Saletrą, bo gdzieś mogła tutaj być. Byłoby miło, gdyby była. Czy też obawiam się, że może będzie... coś jest. Jest Saletra, dobra. Czyli nie wracam z pustymi rękami. Bo się zacząłem już bać, że może dopiero ta Saletra być stricte przy piratach. Ale dobra, to co, moi drodzy. Witam z powrotem. Wiecie co, może dojście do góry to jest kwestia 30-40 sekund, ale koniec końców zawsze idzie to zaoszczędzić 4 minuty nudnego łażenia na odcinek, co wydaje mi się momentami fajnym wynikiem. To jest takie szukanie złotego środka. Ktoś nawet pisał, że i tak zrobię po swojemu. Także roję po swojemu. Złoty środek znajduję, jak to mówił bodajże o tym Arystoteles, poszukiwanie złotego środka. Ty. Znalazłeś już Saletrę? Tak, to chyba ona. Świetnie, dobra robota. Oto twoja zapłata. Konkrecik polecieliśmy. Ojeju, mam wrażenie, że ja czasami bardzo niewyraźnie mówię albo czytam, więc z góry was za to przepraszam. Staram się teraz bardzo z powrotem na nowo pracować nad dykcją. Bo ja wiem, że mam skłonności do zbyt szybkiego mówienia, co idzie w parze z niewyraźnym wysławianiem się. Co prawda nikt mi na to uwagi nie zwraca, ale ja sam po sobie to słyszę, jak oglądam, czy też zdarzy mi się jakiś tam materiał obejrzeć. Dobra, swoją drogą zapytamy, jak idą prace nad mieszaniną. Wiesz, mimo wszystko to bardzo złożona mieszanina. Muszę jej poświęcić jeszcze trochę czasu, aby uzyskać jej najlepszy rezultat. Przyjdź później. Hey. Aha, a Kandorze, a nauczysz mnie czegoś, jeżeli chodzi o alchemię? Z chęcią ci pokażę, co umiem. A co umiesz? Pokaż mi tajniki alchemii. Czego chciałem się dowiedzieć? Esencja many, esencja... Eliksir siły 20 punktów nauki. Kompletnie nieopłacalne, ale esencja lecznicza będzie opłacalna. Szczególnie, że wiecie, pieniądze. Jak mu potwierdzile tą miksturę, czy on to zauważy? Nie, świetnie, bo mi się ona przyda bardzo. Przyda się w opór. Dobra, Saletra przyniesiona. Rudolfie, czy ty właśnie jakieś mikstury masz na sprzedaż? Tak, masz, ale wiecie co, w pierwszej kolejności pójdę oddać dług tamtego Gamonia, bo mi tam dał troszeczkę pieniędzy i bodajże to chyba u Sztygara ten dług był do oddania. Zobaczmy. O tak, zgadza się. Przyszedłem spłacić dług Garego. Nie rozumiem, dlaczego zgodziłeś się mu pomóc. Zresztą chcę tylko odzyskać moje pieniądze. No to twoje 300 sztuk złota. Rzeczywiście jest tutaj cała kwota. Idź więc przekaż Garemu, że jesteśmy kwita. Świetnie, ja to robię tylko po to, żeby tamten Gamon mnie nauczył, wiecie, skurowania zwierząt, bo może, wiecie, jakiś profit na tym jeszcze mi się uda zbić. Nie jestem pewien. Gary, dzień dobry, spłaciłem twój dług. Sztygar kazał przekazać, że jesteście kwita. Dziękuję, nawet nie wiem, jak się cieszę, w końcu mogę opuścić mury miasta. Mogę ci teraz nauczyć wszystkiego, co umiem. A jeśli będziesz kiedyś czegoś potrzebował, to zgłoś się do mnie. Co teraz planujesz zrobić? Oczywiście idę do lasu, bywa i jeszcze raz dziękuję. Chwila. O, to fajnie, słuchaj. O. Naucz mnie walki na dystans, to być zręczniejszy. Pokaż mi, jak uprawiać zwierzynę, czego chcę się nauczyć. O mój Boże, to jest cały pakiet po prostu. Dobra, może obzdzieranie, wiecie, zwierząt z futer, to się przyda. Jeszcze coś za jeden punkt nauki. Wiecie, krótka modyfikacja, a teraz mam podejście do tego, jakby to nie wiadomo, co skomplikowanego było. Żądło krwiopijcy, skrzydła krwiopijcy polecimy, bo to zawsze mogę na Hama posprzedawać. W ogóle właśnie, co masz na sprzedaż? Może, aha, wrócić najpierw do lasu. A walki na dystans? Czego konkretnie? Wow, i łuki, i kusze. To jest przyjemne. Czekajcie, a ten drugi gatek? Tutaj, na przykład Aleksander Farze. On mnie chyba nie będzie chciał niczego nauczyć. Jest tutaj ktoś, kto ma imię. Chyba nie za bardzo. W magazynie już byłem, żadnego mieczyka niestety z tej fajnej beczułki nie wyciągnę, a szkoda. Wiem, że tutaj jest jeszcze dom Kowala, w którym nie byłem, więc zobaczymy. Może stąd coś podpierdzielę. Mikstura, skórzany mieszek, srebrne naczynie. Dobra, zamykamy za sobą drzwi w takim razie. Zamykaj. I się bawimy teraz. Złodziejskie umiejętności gotikowe. Dobra, zapisujemy. Bierzemy miksturę, skórzany mieszek, patelkę. Srebrne naczynie również, dobra. 10 sztuk złota, no nie jest tego zbyt wiele, ale dobre i tyle.
220 sztuk mam, to mogłem w jakieś mikstury zainwestować. Choć jeszcze korzystając z okazji, prześpię się do następnego dnia. Przynajmniej tamten gagatek już się powinien w lesie zrespić. Także nic go po drodze nie zaatakuje, bo jest tam, gdzie być powinien. Helga, ty sprzedajesz jedzenie. Masz tu coś ciekawego? Właśnie w sumie nie za bardzo. Z Bruno nie gadałem i z jego żonką, ale to za chwilę jeszcze. Tu masz wino. Jakieś tutaj głupoty. Tutaj wino było tak, to było wino. Tak. Pod światłem patrząc na to, to mi wyglądało zupełnie inaczej. Dużo artystów polnych. Czyli jednak warto się było tych robienia mikstur nauczyć. I są rośliny lecznicze jeszcze. Dobra, to ja tu biorę. Owca. Dobra. Ej, ty. Ty jesteś Monik? Powiedzmy Monika. Ciężko jest mieszkać z dwojgiem mężczyzn. Ale przynajmniej w nocy jest ciekawie. O mój Boże. Ej, ty. I to jest zapętlony twój dialog? O nie. Bruno, czy masz mi coś więcej do powiedzenia na ten temat? Jak tam hodowla? Dobrze, zwierzęta są całe i zdrowe, nie ma co narzekać. Uwierz, bywało gorzej. Aha, zapętlony dialog. Kurde, mam też wrażenie, że to jest w sumie taki kolejny mod w stylu... jest potencjał na coś dłuższego, ale tak jednak to na odpierdziel zrobimy, żeby było coś krótszego. Strażnik, jak tam na służbie? Zostaw mnie w spokoju. O mój Boże, nie poszedłem sobie zrobić mikstur. Uczynię to teraz, o ile tamten mi pozwoli skorzystać ze stołu alchemicznego. A Kandor? Idź spać, proszę. Pogrożenie ci bronią nic nie daje. Proszę, daj mi skorzystać ze stołu alchemicznego. A Kandorze, nie. Ty. Proszę, o, jesteś na stole, dobrze. Nie! Teraz jesteś w stole alchemicznym. Co to za magiczne teleportacje? Hey. Dobra, jesteś znowu na stole. Kurde, no bycie... I co ja mam teraz uczynić? Co ja mam teraz zrobić, mi powiedzcie? Nie wiem. Jest jeszcze tutaj zwój. Czekajcie. Dobra. Dobra, wiecie co, kupię te mikstury i... Może przy najbliższej okazji, bo nie jestem pewien, gdzie jest kolejny stół alchemiczny. Coś sobie zadziałamy. Patrz i podziwiaj, dobra. A mi się to nie podoba. Ten cennik. Dobra, kupię te dwie duże. I powiedzmy, zostawię to tak. Lecimy do lasu, się rozejrzeć w lesie jeszcze. Bo mam nadzieję, że znajdę tam coś ciekawego. Prawdopodobnie jeszcze do kopalni nie pójdę, chociaż kto wie, za jakiś czas. Dobra, jest tam gościu rzeczywiście. Niezbyt daleko w ten las wszedł. Nie dziwię się, on też pewnie do największych na świecie nie należy. Zębate ziele. Na szybki bieganko będzie, niebieski bez. No, i co tam u ciebie słychać, Gary, teraz? Jesteś w lesie, jak się z tym czujesz? Znowu na swoim? Tak, czuję się tutaj jak w domu i pies może się wybiegać. Świetnie. Więc to by było na tyle pewnie. To jest interesujące, że gościu miał długi, a teraz nagle jak nie ma długów, to sprzedaje łuki na przykład. Można i tak, więc czuję, że mnie chyba w konia mocno z tymi pieniędzmi robił. Dobrą sprawę. To ja tam kuźwa wie. Dobra, to są na razie prostsi przeciwnicy. Mam nadzieję, że tak pozostanie. O nie, tam jest dzik się z wilkami tuczy, dobra. Mam nadzieję tylko, że ten topielec teraz nie będzie jakimś wyzwaniem. Dobra, nawet z nim sprawnie poszło. Jest tutaj smoczy korzeń. Tutaj widzę nawet wejście do kopalni. Wspaniale, ale pewno zawalone. Tam będzie dalej. Tak podejrzewam, bo w końcu powiedzieli, że wejście niby jest zawalone. Jakoś nie widzę, żeby było zawalone. O cholera. Wiecie co, chyba się bardziej tego dzika, jak tej pumi pantery boję. Dobra, pantery też się boję? Nie, chyba się jednak nie boję. Tu nie ma czego prądować. Okej, poszło sprawnie, poszło naprawdę sprawnie. Obstawiam 100 sztuk złota, żeby mnie teraz ten dzik by zabił, gdybym się tam do niego przeszedł. Dobra, pite mikstury. Idziemy na konfrontację z dzikiem. Chodźmy. No, dobra. Krytyk, chodź. Dziękuję bardzo. Ścierwojad, dobra, mięska jest. Nie wiem, po co to zbieram w sumie, ale zbieram. Są skarby. O nie, dwa dziki. To już jest wyzwanie. Podziękuję. Spadła. Dobra, mam przewagę wysokościową. Jednego mniej. Jejuniu, ile na tak małym obszarze może być monstrów, które jeszcze jakoś koegzystują między sobą. Rajusiu. Dobra, spadaj. Krwiopico. Jeszcze raz. Do góry muszę wejść, bo inaczej nie ma bata. Teraz ty, gagatku, masz przewagę wysokościową. No jeszcze wyżej wleć, no jeszcze, no śmiało, no. Nie mam całego dnia na to.
Dobra, dziękuję ci bardzo i jeszcze ten smoczy korzeń wezmę. Już za chwilę tego nawpierdzielam po prostu. Żeby sobie siłkę zwiększyć. Też tego to jest tak porozwalane dużo, że... Dobra, jest! O! Pirackie ubranie, o to chodziło. Zwój? Zwój? Dobra, jesteście tam zablokowani. Rapie! O tym mówiłem. Dobra, jest mistrz... Boże, nie mistrz, wojownik. Walki bronią jednoręczną. Rapier. Wymagana zręczność 50, obrażenia 100. Co jest, kuźwa? Tak, ja mam 50 zręczności. I 25 punktów nauki, no to... Proszę państwa. O, cholera. No to już ładny tutaj ekwipunek się nam jawi. I jest, uwaga, uwaga, pirackie ubranie. Które troszeczkę ma lepsze, no troszeczkę, zdecydowanie są lepsze statystyki. Jeżeli założę łuk i użyję te strzały, to będę nimi strzelać. Użyję normalny... Aha, czaję. Hej, zaraz, rzeczywiście, te magiczne strzały zdają 115 obrażeń, czyli... Ja bym sobie u tamtego gościa kupił łuk. I z tego łuku wystrzelało, powiedzmy, no, zaczął strzelać magicznymi strzałami. Czy to będą takie obrażenia, że kuźwa gościa połamie? Tak bez problemu? O, i są tu piraci, o których wspominałem. O nie, dobra, czyli chyba jednak pirackie ubranie nie daje mi tutaj u nich żadnych plusów. Bo jak widzicie, chcą mnie połamać. A ten ma muszkiet. O, cholera. Dobra, wynożę się stąd czym prędzej w takim razie. Jest zębate ziele? Jemy. Oni się tam tuką z jakimiś goblinami. Dobra, niech się tuką. O, kolejne zębate ziele, dobra. Tu. Go na goło fast. Jak ten Sonic, śmieszne żarty, dobra? Kuźwa, nawet tutaj się biegać nie da za bardzo. Spadła. No i tyle by było z zyma tego ziela, dziękuję bardzo. Fajnie, pirackie ubranie, to nie jest nic podejrzanego, rapierek, szczawie królewskie. Ale oni mnie kuszą, żebym się uczył jakiś głupot. W sensie ważenia mikstur. Tutaj naprawdę całkiem niezłe pole popisu. Dałem ku temu. Stalowa kula, mieszek ze stalowymi kulami był. Pergamin jeszcze tutaj mam. Błyskawica, leczenie średnich ran, większe uleczenie, święty płomień. Czyli takie typowo, powiedzmy, defensywne pierdółki. Dobra, ty mnie nie atakujesz. Serio się zastanawiałem, czy tak trochę to będzie działać jak, wiecie, ze zbroją pirata w goticzku zwykłym. To może tutaj z pirackim ubrankiem by takie były zamiary. Choć podejrzewam, że twórcy tego moda jakby im zależało, że często na takim zabiegu, to by zrobili raczej zrobili bandytów, a nie piratów. To by było po prostu o wiele prostsze, bo już te zaimplementowane mechaniki gry by na to pozwalały! O, cholera! A, nie spodziewałem się, że kogoś tutaj zastanę. Dobra, to jest pomniejszy szkielet, to jest łatwy. To było na pewno łatwiejsze, jak tamte jaszczury z początku odcinka. Dobra, będzie tutaj ktoś jeszcze? Nie, jest puściutko. Świetnie, jest kill off. Co my tu jeszcze mamy? Bardzo czarna ruda. Jak bardzo? Dziwna dotyku, chyba można ją skruszyć. Jeszcze się boję to robić. Siarka. To jest ciekawe, bryłka siarki. Zbieramy, tym bardziej. O, mogę sobie to wydobyć? Zobaczmy. Czy to jest tylko taka zapętlona animacja, jak w przypadku bryłki rudy? Chyba tak. To podejrzewam, to jest po prostu zmieniona teksturka bryłki rudy. Siarka i ruda w jednym miejscu. Wspaniale. Dobra, zapisujemy grę. Zobaczmy, co się stanie, jak użyję czarnej rudy. Dzień dobry. Ło, ty cieciul, co ty jesteś? Durbusz. Ty jesteś jakimś śmiesznym goblinem z jakiejś sekty. O co chodzi? Co to jest za jakaś prowokacja tutaj w moim kierunku wymierzona? Jeszcze taki ranny jestem. Co jest, kuźwa? Durbusz, kim ty jesteś? Notatka i 5 sztuk złota. No, robi się ciekawie, zobaczmy. Jabard Bartok. Uszkodzone podpory były zgodne z rozkazami. Atak. Waraksowicie wynagradza swoje usługi. Jabarat. Rogahar, grasz, bla. No dobra, czyli widzę, że tutaj kwestia podpór została przeze mnie troszeczkę rozwiana. Podejrzewam, że mogę się teraz nawpierdzielać szczawiu. Tak, szczawiu, zęba tego ziela. Nie wiem, czy mi się szczaw skojarzył. I lecimy teraz do miasta się poskarżyć, co się w ogóle tam wydarzyło. I chyba sobie w siłę wszystko podpakuję, te statystyki, co mam, bo... Coś mi się wydaje, że chyba walka bronią jednoręczną to parametr siły ma tutaj najwięcej. Wiecie, walka w zwarciu, to im więcej siły, tym większe obrażenia niby, co nie? A w przypadku zręczności to łuki, chyba tak to jakoś było.
A, tutaj tylko opcja, że chce być silniejszy. Dobra, to pakujemy w siłę w takim razie. Chłop jak dąb, co nie? O, już 10 punktów. Dobra, to już widzę, że... O, 84 punkty siły. To już się smoczego korzenia na wpierdziele i będzie 90. No, kto taki progres robi, jeżeli chodzi o rozwój bohatera w tak krótkim czasie w Gothiku? No serio, ta modyfikacja do najbardziej skomplikowanych nie należy, trzeba to powtórzyć jeszcze raz, ale jest w miarę przyjemna, nawet wam powiem. Taka przygoda po prostu. Problematyczne jest tylko tutaj kupowanie miksur co najwyżej. Wiecie, to wszystko pieniądze tutaj kosztuje. I w ogóle. Czy mogę kapitanowi coś powiedzieć na ten temat? Aleksandrze? A nie, to podejrzewam, że... No tak, to się skończy raczej na zasadzie... gościu, patrol se znajdź najpierw, a potem możemy gadać o innych kwestiach. No dobra, jak mus to mus. Ty wychodzi... O nie, myślałem, że to Farze wychodzi, to ją okradł wszystko. Szkoda, dobra, ale nic. To ja w takim razie wracam na plażę i możemy, wiecie, no, atakować piratów, no to wygląda. Kozak, niewidzialna winda. Nowa technologia opanowana. O, wróciła. Dobra, mając teraz na sobie super zbrojkę, mogę lecieć z tymi strażnikami tam pobić tych wszystkich. Hej, ty! Gagatków. Kapitanie Morganie, pozbądźmy się tych piratów. Świetne podejście, takie lubisz. Dałeś mi dobry miecz, który niestety ma gorsze statystyki, parametry od mojego rapiera, także... No się wycwaniłem. No przepraszam, ale jednak warto być momentami przygotowanym, jeżeli chodzi o nagrywanie modyfikacji. Szczególnie krótkich modyfikacji przede wszystkim. Żeby wam zaprezentować to jowo, szczególnie jak zauważyłem na YouTubie, chyba jestem teraz jedyną osobą, przede wszystkim polskim, która te modyfikacje nagrywa. Nie widziałem, żeby ktokolwiek inny w tego moda na przykład grał. Dlatego tym bardziej ta seria jest fajna, bo się mogę zabierać za takie tytuły, których po prostu nie ma na YouTubku. O mój Boże, kto mi tak przywalił, że już punktów zdrowia nie mam. Szczególnie, że jeszcze mogę takie stare perełki, jeżeli chodzi o mody, odkopać, też spróbować odkopać, które mogą pochodzić za pewnego rodzaju klasyki. Aczkolwiek, czy to są dobre mody? Kwestia dyskusyjna. O, ale szczelanko. Dziękuję bardzo, nic nie musiałem robić. Dajcie mi to, dajcie mi tutaj szczelbę. Co za akcja. Pozbyliśmy się piratów. Teraz zostaję tutaj na wszelki wypadek. Ty z chłopakami do pana Farze i zamelduj mu, co tutaj zaszło. Pozwól go ode mnie. Jasne, spoko. Czyli mam teraz ich zaprowadzić, a ty sobie tu zostaniesz. Okej. No muszę przyznać, fabuła tutaj nie jest jakoś super gęsta, że można w niej brodzić, ale z całą pewnością nie jest aż taka tragiczna. No przynajmniej coś się dzieje w tym modzie. Muszkiet. Ja tu chcę zobaczyć. Nie potrafię... Tak, bo to strzał. Tu jest muszkiet. Nie potrafię używać tej broni, może alchemik coś pomoże. Obrażenia 300 i wymagana siła 50. Co ja tutaj jeszcze poniosłem? Dobry miecz, kiedyś szeroki miecz. Nabój do broni palnej, okej. Ty też miałeś naboje, to po cholerę ja tam te stalowe kule znalazłem chyba. Tak, stalowa kula 25. Do czego one są potrzebne w takim razie? Nie mam absolutnie pojęcia. Bryłka złota, nabój do broni palnej i saletra. Okej, czyli tutaj fajne znajdźki są poukrywane. O, ty troszeczkę ranny jesteś, byłoby niemiło jakbyś zginął. Jest tutaj kolejny muszkiet, wezmę go w takim razie. I wiecie co, tutaj teraz istotne jest, żeby się wgramolić na tamtą skałę do góry, bo wydaje mi się, że nie bez powodu tamten gościuniu tam sobie po prostu był. Ale lepiej grę zapisać, jakby mi się mieli moi towarzysze teraz popsuć. Chociaż prawdą jest, że w sumie ja muszę się zameldować i niekoniecznie oni muszą dotrzeć żywi. Chociaż byłoby miło dla imersji przede wszystkim. Wiedziałem, że to jest tarcza. Zgadza się. Drewniana tarcza. Takie bajery w tej grze. O mój Boże. Przyznam szczerze, jest to absolutnie pierwsza modyfikacja, w jaką kiedykolwiek gram w życiu. A tam też są jakieś znajdźki. Która ma tarczę. Absolutnie nigdy nie grałem żadnego moda, który oscylował, wiecie, na tarczy. Była tarcza w niej. Także dla mnie to jest naprawdę trochę coś nowego, przede wszystkim. Stary John, dzień dobry, nic ciekawego nie masz. Chociaż przyznam szczerze, że trochę nie pasuje pirackie ubranie do tarczy i szczególnie jeszcze rapier. Bardziej by tutaj, wiecie, dobry miecz pasował i wznoszony pancerz straży już o wiele lepiej. O nie, coś się chyba popsuło. Na pewno. Zobaczmy. Dobra, chyba funkcjonuje. No. Tarczunia tak bardziej pasuje, ale jednak wiecie jak to jest. No, nosi się zawsze głupie przedmioty, niekoniecznie dlatego, że pasują, ale mają lepsze statystyki.
Albo też inny rodzaj gracza po prostu nosi przedmioty. O mój Boże, jak ja jestem gruby, no nie wierzę. Dobra, dokończę wywód już teraz tutaj. Jeszcze raz to szybko tylko zabiorę. Wiecie jak jest, no gracze dzielą się na dwa typy. Ci, którzy noszą wszystkie przedmioty, bo mają dobre statystyki i lecą statystyki, albo się trzymają pewnej swojej własnej wytworzonej imersji. Czyli wiecie, wszystko musi ładnie pasować, co z tego, że mam coś z lepszymi statystykami. I dobrym przykładem tutaj pewno będzie Skyrim. Szczególnie jak się ma mody pobrane. Albo też nawet Dark Souls, szczerze wam powiem. Też ile razy ja grając w Soulsy się zastanawiałem, czy chcę przykładowo ubrać dany przedmiot, albo tamten mi bardziej pasował, do takiego ogólnego wyglądu badassa na przykład. Szczególnie jak się potem jeszcze innych graczy atakowało. No, pancerz tam jest kwestia drugorzędna, jak się na przykład umie dobrze turlać. A brońka przede wszystkim robi swoje. No, ale wiecie, Soulsy to Soulsy. Można sobie kiedyś bardziej pogdybać na tej materii, jakbym strumyk na przykład organizował z Soulsów. Co w sumie byłoby do zrobienia. Ja tych głupków pogubiłem, co nie? Oni się pogubili jak cholera. Czy ja w ogóle tędy tutaj szybciej wejdę? Proszę, powiedzcie mi, że tutaj szybciej wejdę. Jeden się odnalazł. Czy oni w ogóle muszą w żywi tam wrócić? Czy ja goście w ogóle mogę z tobą pogadać? Nie, i w sumie nie obchodzi mnie to. Dobra, zapiszę na drugim zapisie. Wszelki wypadek. Nie chciałem jeść szczawiu, ale nie mam zębatego ziela. Ej, wiecie co? Zaryzykuję. Naprawdę zaryzykuję. I zobaczymy, czy tak gra stwierdzi, że może być. To takie małe, drobne oszustwo. Bo jednak biegać z nimi dookoła całej tej przeklętej wyspy, to mi się nie widzi. Szczególnie potem ich ewentualnie na windę wpychać. Nie, to nie zadziała, to definitywnie nie zadziała, nie powinno by. Także zostawmy to tak jak jest i chodźmy teraz do pana kapitana. O, już prawie na miejscu, witam serdecznie, Aleksandrze. Zazem patrol Morgana. Dlaczego tak długo nie wracali, gdzie jest Morgan? Obserwowali piratów, którzy rozbili sobie obóz na wyspie. Przeklęci piraci nawet tutaj dopłynęli. Tak, o piratach mówi gościu w zbroi pirata. To ma sens. Bez obaw. Zajęliśmy się piratami. To dobrze, a co z Morganem? Zostało w ich obozie na wszelki wypadek. Racja, może lepiej jak tam zostanie przez jakiś czas. Tak, szczególnie sam, żeby mu gardło we śnie podrżnęli. Chcę zostać strażnikiem miejskim. Dobrze się spisałeś z tymi piratami. Zdobyłeś także szacunek obywateli Gerdonii. Tak więc zgadzam się. Niechżebym nadaje ci rangę strażnika Gerdonii. Oto twój pancerz i miecz. Nosię z dumą i godnością. Dziękuję, to dla mnie zaszczyt. Idź teraz, broń tej wyspy i obywateli przed wrogami. O, możesz mnie wyszkolić może? Tak, będę cię szkolił walce bronią dwuręczną. A jak się mają sprawy w mieście? Wszystko jest w porządku. Aha, dialog mi się z nim nie pojawił i się przez chwilę bałem, że się w ogóle te sprawy na przykład nie mają. Dobry długi miecz. Dobry długi miecz jest dłuższy. I wiecie co, wolę sobie z niego pokorzystać. Wiecie, imersja. Po raz kolejny się moja tutaj aktywuje. Co, po prostu lepiej mi pasuje. Odłóż broń. Zdecydowanie. Nie jesteś wcale taki głupi. Słuchajcie, jakie są w ogóle misje? Dobra, w zapisie mam w ogóle, jeżeli chodzi o kopalnię, że pojawił się w niej dziwny zakapturzony goblin. Znalazłem przy nim notatkę, która prawdopodobnie została napisana przez orka. Była zaadresowana do Bartoka. Chyba trzeba z nim porozmawiać. Tu mamy Rudolfa, a tu mamy Bartoka. O nie, Bartok założył ten fajny miecz na siebie. Ja już go nie kupię, jak po NPC te momentami zakładałem najlepszą po prostu broń, jaką mają w ekwipunku, jak parametry im pozwalają. Och, cholera by to. Trudno. Bartok, zobacz co znalazłem, to chyba do ciebie. Co? Skąd to masz? Od jednego goblina z opuszczonej kopalni, chyba musimy porozmawiać. Cholera, muszę uciekać. On pewnie ucieknie do kopalni, to jest pewne jak to, że jutro wzejdzie słońce. Dlatego lecimy teraz do Akandora porozmawiać z nim. Halko, dzień dobry panie Akandorze. Nie chcę się tego uczyć. Jak idzie praca nad mieszaniną? Genialnie, uzyskałem efekt lepszy niż przewidywałem. Musiałem uważać, żeby nie wysadzić całej chaty. Dobra, zapisujemy grę, bo się wszystko może wydarzyć w międzyczasie. Opowiedz mi o tej nowej mieszaninie. Według starego manuskryptu z odległych ziem wschodnik ta mieszanina to niejaki czarny proch. Jednak jest ona bardzo wrażliwa na wstrząsy, lepiej nie podchodzić do niej z ogniem. Do czego można ją wykorzystać? Podejrzewam, że do pewnego rodzaju broni. Niech no spojrzę. O nie, znowu błąd ortograficzny. Czyli wszystko się wyjaśniło, czyli wszystko się w pewną całość układa. Tak, ta broń jest tutaj opisana.
No, dawaj, gościu. Wiesz, to wszystko jest bardzo ciekawe. Jak wygląda ta broń? To coś na kształt długiego, wydrążonego w środku pręta stalowego, a osadzonego na drewnianym łożu. Tak, teraz jeszcze 20 razy będzie to. W środku pręta umieszcza się czarny proch i stalową kulę. Następnie przykłada się ogień i następuje wystrzał. O kurde, umrę kiedyś. Myślisz, że uda ci się wykonać tę broń? Nie wiem, ale będę próbować. Zobacz, co znalazłem przy piratach. Niemożliwe, to ta broń na czarny proch. Wygląda to, że piraci również znaleźli jakieś stare manuskrypty. To niesłychane, piraci byli w stanie wykonać taką broń. Możliwe, że ją komuś ukradli. Tak, dla nich podobne. Albo do nich. Nauczysz mnie obsługi tej broni? No mogę spróbować, tylko uważaj. Czarny proch jest niezwykle wybuchowy. Nigdy nie wiadomo, czy nagle broń nie eksploduje ci w rękach. Pokaż mi, jak używać broni palnej. Broń palna pomysłowo to nazwałeś, słuchaj uważnie. Do lufy broni wprowadzasz nabój złożony z czarnego prochu i stalowej kuli. Następnie ubijasz całość w lufie. Sypiesz trochę prochu na panewkę, o tutaj. Naciskasz spust, co powoduje przełożenie lądu do panewki i zapalenie prochu. Wtedy w ciągu sekundy powinna wystrzelić. Po każdym strzale powtarzasz wszystkie czynności od początku. To dość proste, prawda? Myślę, że dam sobie radę. W porządku, trzymaj zatem swoją broń i uważaj. Dziękuję. Muszkiet alchemika. A jak wytworzyć czarny proch? Jeśli chcesz, mogę cię tego nauczyć. Kozak. Dobra, fajnie, fajnie. Podejrzewam, że mało nas to w sumie interesuje, jak to działa. Aha, czyli mogę mieć albo tarczę, albo muszkiet. Muszkiet alchemika. Dobra, dajcie mi mój miecz. Świetnie. Jeszcze tylko warto by było sobie kupić łuk, żeby zobaczyć, jak on funkcjonuje na przykład. A, i tajemnica kopalni już tylko pozostała. No dobra, klasyk. Czy w ogóle moja gildia się zmieniła? To się zgadza. Strażnik. Dziękuję bardzo. Szkoda, że mnie tylko Nick broni jednoręcznie nie nauczy, ale... Hej, to na pewno wystarczy, żeby te modyfikacje ogarnąć do końca. Gary, hej Gary. Pokaż mi swoje łuki. Sam zobacz, łuk myśliwski, długi łuk, coś co ma 50 zręczności, na przykład wymaga łuk związu, kompozytowy, a ja nie mam pieniędzy, żeby to kupić, o nie, dobra, to wezmę w takim razie, może łuk wierzbowy, o nie, to krótki łuk, tak, nie jestem wymagający. I sobie załóżmy przykładowo teraz magiczną strzałę. Dobra, i tak to teraz funkcjonuje? Nie mam magicznej strzały. Albo to same do magiczne strzały. Zobaczymy w praktyce, jak to wyjdzie. Dobra, zapisuję grę. Ciekawe to mi się wydaje, to jest prawdopodobnie już finał, dlatego nie ma sensu nawet tego dzielić. To powiedzmy nawet 40-minutowy odcinek będzie, jeżeli będę musiał. Czy on przebiegł do kopalni? No mówiłem, że to jest tak pewne, jak to, że zejdzie słońce jutro. Hej! Bartok. Albo czekajcie, do walki z nim to wolę tarczą. Hej! Zresztą zaprezentuję, jak to działa. Zatrzymaj się! Nie, nigdy mnie nie dostaniecie. Mój pan niedługo zniszczy całą wyspę. Wszyscy zginiecie. Dobra, przygotuj się do walki, bohaterze. Ula noże, ty ulany knurze. O nie, on zniknął. Co jest, kurwa? Czuję się oszukany. Co jest, tajemnica kopalni. Cholera, Bartek uciekł. Muszę porozmawiać z gubernatorem i jeszcze z mieszkańcami. Cholera, here we go again. Dobra, za chwilę się widzimy u gubernatora. Halo, dzień dobry, proszę pana. Co ty tu, Gustaw, robisz? Zgubiłeś się? Co tu się wyprawia? Gdzie mój syn? Bartek jest szpiegiem orków. Co takiego? To niemożliwe. To prawda, znalazłem w kopalni list z obietnicą zapłaty za łóżko z niej podpór w kopalni. Jak chciałem z nim o tym porozmawiać, to uciekł, teleportował się. Czyli już wiadomo, gdzie wychodził w środku nocy. Cholera, to by się zgadzało, więc co teraz zrobisz? Muszę zgłosić to gubernatorowi, miasto jest w niebezpieczeństwie. Idź zatem. No, nie wiem, Gustaw, myślałem, że nie będziesz powstrzymywał, jak to się instynkt ojcowski aktywuje na przykład, ale okej, może być. Dobra, chodźmy tutaj teraz, panie Aleksandrze, musimy pogadać. Bartek jest szpiegiem orków, miasto jest w niebezpieczeństwie. Szpiegiem orków? Tak, znalazłem w kopalni goblina, który miał list zaadresowany do niego, zobacz. Jeśli to prawda, to mamy poważny problem. Orkowie już są na wyspie, to też musimy jak najszybciej odnaleźć ich kryjówkę. Wiesz może, gdzie jest ta kryjówka? To mów. A, za zawalonym korytarzem w kopalni, stamtąd wyszedł ten goblin, który mnie zaatakował. Tak, to może być trop. Muszę wysłać kogoś na drugą stronę kopalni. Może ja pójdę? Ty w sumie myślałem, że wyślę Morgana. Ale skoro udało ci się już tyle odkryć, może masz potencjał. Dam radę, tylko jak się przedostać na drugą stronę.
Mam pewien pomysł, ale najpierw muszę wiedzieć, czy jesteś gotowy. Wiem, czytam jak down. Przeczytałem teraz jeden dialog strasznie źle, okropnie, aż mi trochę wstyd, ale trudno. Wiecie co? Jeszcze sobie kupię mikstury. Posprzedaję to, co mam. Bo wiecie, to jest teraz kwestia, czy jestem gotowy. A może jestem, a może nie. Patrz i podziwiaj. Jasne. Ekstrakt many raczej mi się nie przyda, mięso też nie, grog. Stara brońka, o tak, zdecydowanie rapiery obydwa, a już pierdzielić to. Eliksir leczniczy, jeszcze mi daj te ekstrakty i powinno wystarczyć. No cóż, nie kupiłem, nie mam, tak patrząc, tego ostatniego pierścienia, przepraszam, drugiego pierścienia uzdrowiciela, bo podejrzewam, że gdzieś może być ukryty w tej grze, nie znalazłem go. To by się zgadzało, żeby sobie tak, wiecie, na stałe bardzo dużo punktów trafień podnieść, ale mówi się trudno. Dobra, jestem gotowy. Dobra, słuchaj, jest taka tablica, znaleźliśmy ją wiele lat temu, zaczekaj chwilę. Co ty, gościu, robisz? Za magię. No i co się stało? Pokaż. To stare zakręcie teleportacyjne powinno przenieść cię na drugą stronę kopalni. Tylko uważaj, nie wiem, co tak naprawdę się tam kryje. Jak tylko dowiesz się czegoś, to wracaj do mnie. Niech Inos będzie z tobą. Stara tablica teleportacyjna. Dobra, zobaczmy. Czy ja miałem tego tak użyć bezpośrednio w kopalni, czy tutaj mogę? Zobaczmy. O, halo, dzień dobry. Nie, znowu ci te śmieszne gobliny. Co to jest? Goblin z sekty. O nie, wiedziałem, że to jakaś sekta tutaj jest. O nie, ich jest tutaj zdecydowanie za dużo. Jak głupki jeszcze biegają. A mi za bardzo trafienia krytyczne nie wchodzą. Dobrze, że jestem trochę pancerny, to sobie mogę poradzić z tym. Wow. Gdzie tu jesteś, kolejny goblinie? Jak głupki biegają, naprawdę ciężko mi któregoś trafić. No, zatakuj mnie, jestem ciekaw, czy się jestem w stanie obronić tarczą, jak mnie zaatakujesz. Zablokować twój cios. Błędy Matrixa, jak zwykle, się pojawiają. Goblin nie potrafi umrzeć. O, co wy macie przy sobie? Jakieś złote pierścienie jeszcze. Zardzewiałe krótkie miecze, to jest klasyk nad klasykami po prostu. Dziękuję bardzo. A co tutaj za tunelik? Się boję tam w sumie wchodzić. O nie! Goblin sekty! Dziękuję bardzo. Czy to będzie koniec? Chociaż na chwilę. O, skrzydłowe mieszki tu w ogóle miałem. Dobra, wiecie co? Starczą, że trochę pobawiłem. To może teraz czas na muszkiet, żeby z niego też pokorzystać. Przy okazji się trochę uzdrowić tym i owym. Dobra, powinno wystarczyć. Muszkiet w dłoń. I zobaczymy, co się dalej wydarzy. Kogo my tu mamy? Tunele, więcej tuneli. Okej, to chodźmy najpierw na wprost tutaj. Pięknie, to mi się podoba. Saletra tutaj była smoczy korzeń. Dobry miecz półtora ręczny. Zwój, kość goblina, skórzany mieszek, rybka. Z rybki się najbardziej cieszę. Wymagana siła 110. O nie! O nie! Co to w ogóle za dziura? Ciekawe. No cóż, trzeba się było siły uczyć, żeby sobie z mieczyka móc pokorzystać. Pewno bym wbił, ale... aż tak to mi nie zależy, no bądźmy szczerzy, bądźmy realistami. Okej, całkiem długo ładowanie nie trwa, bo to chyba w zasadzie kusze trochę działa. Ale widzę, że tutaj trochę nawet autorska animacja tu zaimplementowana, więc hej, całkiem miło. Całkiem fajnie się to ma. Czarna ruda po raz kolejny, złoty puchar, mikstura, grzybowy tytoń, no nie ma co tego zbierać za bardzo. Jest dziura, do której mogę wskoczyć. Zanim tam wskoczę, to się trochę cofnę. Zobaczyć rzecz jasna, czy może po drugiej stronie nie będzie teraz jakiegoś wyjścia na powierzchnię, coś w tym rodzaju, bo tam chyba jeszcze też było, mogłem dalej iść. A jak skoczę do dziury, to pewnie będzie teraz pełno tuneli i już nie wrócę. Wiecie co, wolę mieć cały obszar przebadany. Zresztą pewnie byście na mnie krzyczeli w komentarzach, jakbym nie przebadał obszaru i rzeczywiście jest wyjście na zewnątrz. No fajnie, całkiem fajna ta animacja nawet. Chyba taka niestandardowa, można by było rzec. No i tak, są goblinki tutaj na tej skarpie, co były wcześniej. Dobra, jeden padł. Wyciągaj miecz. O nie, jak ten miecz hałasuje nieładnie. Uspokój się w końcu! No, dziękuję. Starszy goblin z sekty. Uszy mnie zaczęły boleć. Czarna ruda. Co wy macie z tą czarną rudą, ludzie? Gobliny, przepraszam. Aha, a tutaj będzie jeszcze... kolejny pergamin. Ciekawe.
Magiczna strzała, piracki kordelas, muszkiet. Jest pierścień. Czyżby to był ten ostatni mój pierścień z kolekcji? Pierścień żywotności. O, byście dali już uzdrowiciela, nie żywotności. Gegatki, kuźwa. Śmieszki. Spora sakiewka. Zobaczę to, może coś się tam skrywa. To jest zwykły mieszek. Tutaj jest grzybowy tytoń. Jest, wszystko są stalowe kule. Czyli to będzie to klasycznie. Skórzany mieszek i skórzany mieszek. Całkiem dużo tutaj złota jest, naprawdę. Narzekałem, że kompletnie nie mam pieniędzy żadnych na samym początku, jak jeszcze to ogrywałem, a tak patrząc teraz, to jak dalej pójdzie, to inflacja zacznie rosnąć, jak zacznę te pieniądze wydawać na tej małej wysepce. No, wiecie jak jest za dużo pieniądza w obiegu, to inflacja może rosnąć. Więc wyobraźcie sobie, jakby na taką małą wyspę przyjechał sobie taki bogacz, taki co ma bardzo dużo pieniędzy i by zaczął, powiedzmy, wszystko wykupywać. To koniec końców, przez małą podaż, czyli towar, który mają handlarza do zaoferowania, ceny by wzrosły, bo skoro coś się kupuje, a jest tego mało, a dalej ludzie to kupują, to ceny rosną. To są takie podstawowe, ekonomiczne zagrywki. Ja wiem, ja miałem sesję z ekonomii, ja takie rzeczy umiem i ją znałem nawet. Niesamowite, wiem. Fleksowanie się studiami. O mój Boże, wiedziałem, że finałowa walka tutaj mnie będzie czekać. Ale będę miał fajnego sklina do miniaturki w tym miejscu. I zajebi się długi odcinek. Aż was przepraszam za to. Jesteście coś pokojowo nastawieni. W takim razie mikstura wypita. Chodźmy pogadać. Tutaj z tym orkiem. Halo. Głupi jabard wchodzi tam, gdzie go nie chcą. Przygotuj się na śmierć. O mój Boże, sądziłem, że jakaś tutaj będzie rozmowa długa. Czyli walka z jednym orkiem to będzie największe wyzwanie całości tutaj, jaką mają nam do zaoferowania. Twórcy, już mi się język wyłączy po raz kolejny. Wiecie, że ja mogę to przegrać? Bo te gobliny mnie po prostu... Nie, cofamy to. Gobliny mogą zatuć na śmierć, najpierw się lepiej nimi zająć. O nie, to są jeszcze starsze gobliny jakieś. O, chciałem zakręcie wyciągnąć, mi nie wyszło. Dobra, goblinku kochany, proszę, chodź tutaj. Boże, jak ja nie znoszę goblinów. Boże, dlaczego one żyją? No nie, najgorzej. Cofam to, ta modyfikacja wcale nie jest prosta. Cholera mi to. Co teraz? Muszę was tutaj w kozi róg. O, agro straciliście na mnie. No w takim razie robimy takiego myka. Stój w tej wodzie, okej, koleżko. Błyskawica, gejzer. No, słabo mi z tym gejzerem coś poszło. Boże, od kiedy orkowie mają magię? O, cholera. Nie, po prostu najgłupsze gotikowe walki tylko na moim kanale, co nie? Bez śmiania. Umrzyj! Żeby nawet nie dali możliwości walki broni jednoręczną, to jest po prostu żarcik, kosmonaucik. Dobra, oni się zaczęli tuc między sobą, to mi się podoba. No i problem rozwiązany. Lecimy teraz na tego gagatka. Ostatniego. Czy to jest blokowanie się w ogóle? Czy to jest blokowanie? No niekoniecznie mogę się blokować chyba. A, dobra, mogę. Tylko animacja, czy też powiedzmy postawa naszego bohatera z tą tarczą wygląda, jakby on się blokował, a w rzeczywistości się nie blokuje. Także to trzeba mieć na uwadze. Trzeba jednak też operować, wiecie, normalnym blokowaniem. Bo tak to działa, to, co nie? Zresztą tarcza jest też fajną kwestią, bo ona rzeczywiście też dodaje tam jakieś parametry obrony. Zresztą za chwilę sobie pokażę wam zbrojkę, bo nie pokazywałem. I tarczę. Tarcza w ogóle ma tak, o patrzcie, 35, 30 i wymaga 30 punktów siły. Zbrojka 60, 55, 25 i wygląda, jakby to był pancerz cienia. Także ciekawe. Rozkaz i dziwny kamień. Okej. I dziwny kuferek też tutaj mamy. Zobaczmy. Pieniądze. No jak cholera inflacja tutaj wzrośnie. Jak ja zacznę się bawić pieniędzmi i teraz sprzedawać jeszcze wszystko, co mam. Dobra, goblinek z sekty. Tutaj w ogóle jakieś zejście na dół jeszcze. To zaczyna być ciekawe. Zwój, stworzenie szkieletu, na to wygląda, mikstura, skórzony mieszek, mikstura, szczaw i mikstura. Dobra, uleczę się, zanim jeszcze cokolwiek teraz poczynię. Tak, jeszcze jedna mikstura, poproszę. I dobra, zobaczmy jeszcze te rozkazy. Orkowy szaman,
Zgodnie z rozkazem, płynę teraz do Wielkiego Herszta. Niezwłocznie przekaż mu raport od ciebie. Bartok. O nie, Bartok znowu tutaj namieszał, powiedzmy. A ten dziwny kamień, o, prawdopodobnie może go na piedestale będzie trzeba umieścić. Jak czym? To czym? Jak to czym? Czym? A to co to jest dla ciebie? Dziwny kamień. Może z drugiej strony. Czym? Ups. Czym? Chciałem dobrze, nie? Wygląda na to, że jednak ten dziwny kamień nie zadziała. A szkoda, bo już mi się wydawało, że jak go tam umieszczę, to po prostu się może tu przejście jakieś tutaj otworzy. Niczego nie znajdę. Wiecie, tak wygląda, jakby to jakieś przejście było. Dobra, wskakuj tutaj w takim razie. Gdzie ja tutaj wyjdę teraz? Zobaczmy, halo. Tam niczego nie znajdę. Wypłyniemy sobie kanałami, nie gdyby nigdy nic. Leć. Dokąd nas to zaprowadzi wszystko. Dobra. Trzeba spondurkować sobie w ciężkiej zbroi. O nie, jesteśmy w porcie. Wygląda na to, że teraz będzie trzeba z powrotem wrócić do kapitana i mu się poskarżyć. Co to tutaj właściwie miało miejsce? Tajemnica kopalni została rozwiązana. Mów zatem. Odkryłem wejście do tajemniczej starożytnej sali ukrytej głęboko pod skałą. W owej sali ukrywał się szaman orków wraz z goblinami. Udało mi się pokonać tego szamana. Świetnie się spisałeś, udowodniłeś, że jesteś prawdziwym obrońcą i bohaterem Gerdonii. Weź to złoto, zasłużyłeś na nie. Co? 5000 sztuk złota! Wspominałem o inflacji, co nie? To jest prawdziwa inflacja teraz. Nie, nie chcę zaczynać treningu, o mój Boże. Przy szamanie znalazłem ten przedmiot. Ten przedmiot to kamień ogniskujący. Służy on starożytnym do aktywacji systemów teleportów. Systemu teleportów? Tak, starożytni budowali teleporty w swoich świątyniach, aby łatwo i szybko między nimi podróżować. Kamień ogniskujący był swego rodzaju kluczem, który po umieszczeniu na piedestale uruchamiał teleport. Czyli ten szaman wraz ze swoją świtą mógł przenieść się tutaj, wykorzystując ten system. Co zrobimy z tym kamieniem? Ukryjemy go, tak będzie najlepiej dla wszystkich. Może aktywujemy teleport? Nie, to zbyt niebezpieczne. Możemy go wykorzystać. Co masz na myśli? Możemy się dowiedzieć, skąd przybył ten szaman i co tu się właściwie dzieje. Masz rację, ale to starożytne, mistyczne urządzenie. Nie wiadomo, dokąd przyniesie człowieka. Możliwe, że prosto w szpony orkowych się patrzy. Poradzę sobie z orkami, zawsze mogę wykorzystać swoje magiczne. To prawda, ale czasami ta mikstura szybkości może uratować życie. Lepiej jakbyś wyruszyło z tobą kilku innych strażników. Tylko, że ja potrzebuję ich tutaj na wypadek orkowej inwazji. Jestem gotów sam wypróbować teleport. Nie boję się odkryć jego tajemnic. Jeżeli naprawdę tego chcesz, to dam ci kamień. Pamiętaj jednak, że nigdy nie wiesz, kogo zostaniesz po drugiej stronie. Jesteś pewien, że masz tyle odwagi? Tak, jestem pewien. To dobrze, ale najpierw musisz go ponownie naładować. Jak tego dokonać? Szczerze ci powiem, że nie mam pojęcia. Porozmawiaj lepiej z naszym alchemikiem Akandorem. On będzie wiedział, co rozrobić. Powiem wam szczerze, z chęcią bym dalej dokończył zabawę, ale obawiam się, że mi kompletnie odcinek wyjdzie za długi. Liczyłem, że będą dwa party, będą niestety trzy, bo jeszcze pewnie będzie tak z 10-15 minut gry łatwo, a uwierzcie, jest to kawał czasu. Przepraszam, że was opuszczam w tym momencie, ale macie pewność, że jestem zobowiązany dalej coś wypuścić, więc bardzo was dziękuję. Może jeszcze raz się pożegnam. Bardzo wam dziękuję za uwagę, że dotrwaliście do końca. Zachęcam do oceny i odwiedzenia mojego Facebooka oraz Discorda, do których linki znajdują się w opisie. No cóż, pierwszy raz taka sytuacja, żeby aż na trzy party sobie podzielić jedną modyfikację. No, jednak czasem tak trzeba. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się i do usłyszenia.